Bam! Mamy początek. Witam serdecznie Was wszystkich na pierwszym chyba, no może drugim w historii webinarze dotyczącym Lata Twórców. Cześć Kuba, cześć Agnieszka, cześć Tomek, cześć Justyna. Witam Was serdecznie. Dzisiaj spotykamy się na webinarze, o którym opowiem o całej misji i wizji Kohabitatu, ale też o tym, w jaki sposób to funkcjonuje w samym projekcie. Nasze spotkanie dzisiaj podzieliłem na kilka punktów. Właśnie dzieje się punkt numer jeden, czyli witam Was serdecznie jeszcze raz. Najpierw przedstawię to, z jakim wyzwaniem do jakiego wyzwania podchodzi projekt Lato Twórców i cały Osada Twórców. Później troszeczkę powiem o wizji, czyli w jaki sposób sobie wyobrażamy to efekt tej pracy za kilka lat, za kilkadziesiąt, ale też za 1000 lat. Będzie trochę o misji, o tym, o jakie relacje tutaj chodzi, o to, co tworzymy w między wierszach. Przypomnę też o Kohabitacie, ponieważ projekt Osada Twórców nie wziął się znikąd. To jest efekt jakiejś dłuższej historii, więc pokażę większy obraz. Na chwilę przerwę. Tutaj Miko mówi, że straszny dźwięk u niego. Czy to tylko u niego? Możecie dać znać, czy u Was jest dobry dźwięk. Raczej to jest, jeżeli ktoś ma kiepski dźwięk, to jest raczej efekt po jego stronie. O, widać, że tam. Widać, że u niektórych jest ok, więc dźwięk jakby wychodzi. Ok. Dalej przedstawię zespół. Jest parę osób, które już tutaj są od 2 lat w grupie pionierów, którzy tworzą to miejsce, tworzą to przedsięwzięcie, ale też jest cała gromada osób, blisko 350, które dołączyły w pierwszym sezonie. Wspólnie tworzyliśmy pierwszą, właściwie sezon zero, jak to zostało nazwane, sezon pionierski. Później zaprezentuję wszystkie stanowiska po kolei. Przedstawię też, w jaki sposób są zorganizowane te stanowiska, w jaki sposób można dołączyć. No i te wszystkie takie kwestie organizacyjne będę mógł przybliżyć, chociaż one wszystkie zostały opisane w pliku przewodniku Lata Twórców, który został do Was wysłany. Mam nadzieję, że mieliście szansę go przeczytać. Na koniec będzie krótko o wizji przyszłości, no i ogłoszenia, które na najbliższy czas. Zanim rozpocznę opowieść, chciałem zapytać, czy lepiej mnie słychać, jak mówię do słuchawek? Dobrze, wracam na słuchawki, nie było sprawy. Więc wyzwanie, w jakim. Halo, halo, czy mnie słychać teraz? Halo, halo, raz, dwa, trzy. Dobra, jestem. Więc krótko o tym, jakim wyzwaniem, po co w ogóle projekt Osada Twórców, po co projekt Lato Twórców, żebyście znali kontekst. To nie jest tylko, jakby to nie jest szkolenie. To jest początek bardzo długiego projektu, stąd też bardzo jest ważne, żebyśmy wszyscy rozumieli kontekst, bo to się wiąże też potem z tą formą uczestnictwa, o której będę mówił dalej. Chodzimy z takiego zrozumienia ekosystemu, ponieważ jest bardzo wiele do zrobienia. Człowiek ma ogromny wpływ na to, co się dzieje na świecie, na środowisko. Obecna epoka geologiczna nazywa się antropocenem. Właśnie ze względu na ten wpływ, gigantyczny wpływ, jaki człowiek ma. Jak spojrzymy sobie na to, czym w ogóle jest planeta, to de facto jest to bardzo kompleksowy system, zbiór systemów podtrzymujących życie. I między innymi Buckminster Fuller mówił o tym, że to jest statek kosmiczny Ziemia, który przemierza kosmos. I bardzo rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, ponieważ jesteśmy wewnątrz tego systemu. Mamy dostęp do tylko bardzo ograniczonej percepcji
Natomiast te systemy są bardzo delikatne i my wszyscy jesteśmy członkami tej załogi tego statku kosmicznego. I projekt Osada Twórców właśnie zakłada takie uczestnictwo, takie aktywne uczestnictwo nie tylko w obsłudze tych systemów, ale w ich stałej regeneracji, po to, żeby zabezpieczyć, żeby zatroszczyć się o te systemy, po to, żeby mogły trwać nieskończenie długo. A po to właśnie zostały stworzone, po to są, żeby podtrzymywać jakość naszego życia. I o wartości tych systemów najczęściej można się najlepiej przekonać, używając takiej metafory w miejsca, w których tych systemów nie ma. Ja sobie wybrałem i bardzo cenię metaforę marsjańską. To jest zdjęcie kadr z filmu Marsjanin, gdzie absolutnie oprócz tej warstwy mineralnej, pozbawionej życia, widać tutaj nic nie rośnie, atmosfera nie sprzyja wzrostowi roślin. Nie ma tej warstwy systemów podtrzymywania życia. Tutaj człowiek, jeżeli kiedykolwiek Elon Musk dotrze na Marsa i te pierwsze bazy zostaną zbudowane, to tutaj człowiek będzie musiał stworzyć swoje sztuczne środowisko podtrzymywania życia, gdzie wszystko będzie musiało funkcjonować w obiegu zamkniętym. Jeżeli odnosimy się do baz marsjańskich, taki sposób myślenia jest dosyć naturalny, że wszystko musi krążyć, wszystko trzeba wykorzystać, nie generujesz śmieci. To jest bardzo racjonalne. Jak jesteśmy na Ziemi, jakby łatwo o tym zapomnieć. I w takim miejscu jak tutaj łatwo docenić usługi, jakie daje nam ekosystem. A tych usług cała masa. Tutaj jest taka krótka lista jakości usług, wartości, które otrzymujemy od środowiska za darmo. Wymienić kilka. Drzewo do budowy, energia, bioróżnorodność, oczyszczanie wody, oczyszczanie powietrza, formowanie się gleb. Wszystko jest niesamowicie kompleksowy sposób ze sobą połączone i działa w bardzo efektywny sposób. W samym filmie tutaj Matt Damon miał problem, jak wytworzyć w sytuacji kryzysowej prostą produkcję żywności i wykorzystał, nie wiem, czy oglądaliście ten film, ale wykorzystał ludzkie odchody, które były mu dostępne w kapsule, dzięki temu wykorzystując to, co było dostępne, zamykając cykl obiegu substancji odżywczych. I to jest bardzo ważna kwestia, którą później będę starał się rozwinąć o tym, jak zamykać te cykle, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego gleba jest tak ważna. Czuję, że gleba i dbałość i troska o to, co tak naprawdę jest podstawą całego funkcjonowania, całego systemu podtrzymywania życia, bo to właśnie w glebie odbywa się bardzo wiele procesów związanych bezpośrednio z tym, że w ogóle ta planeta jest możliwa do zamieszkiwania i brak dbałości o ten zasób o długiej perspektywie po prostu odcina możliwość funkcjonowania, ponieważ gleby ulegają erozji. My jako ludzie możemy przyjąć taką formę gospodarki, że nie tylko możemy uzyskiwać plon, nie tylko możemy uzyskiwać możliwość realizacji naszych ludzkich potrzeb, ale również robić to w taki sposób, żeby nieustannie odtwarzać ten dobrobyt i dobrostan tej struktury, z której wynika nasz dobrostan jako ludzi, jako cywilizacji w całości. I tutaj taki zabawny mem, który w bezpośredni sposób właśnie pokazuje, że jeżeli my zadbamy o na przykład mikroorganizmy w glebie, to one zadbają o nas, bo to nie wiem, czy sobie uświadamiacie, ale to mikroorganizmy w dużej mierze odżywiają rośliny, które my spożywamy. Pomidor pomidorowi nierówny. Jeden pomidor ma ogromną gęstość odżywczą, inny tylko wygląda jak pomidor. Ten, który ma ogromną gęstość odżywczą, prawdopodobnie wzrastał w miejscu, gdzie jest duża dostępność mikroorganizmów, które karmią taką roślinę. Jeżeli ktoś z Was chciałby się zgłębić ten temat, polecam Wam dwie książki: Teaming with Microbes and Teaming with Nutrients. Tutaj jest niesamowita opowieść, czyta się to z zapartym tchem. Ja taką największą inspirację z książki Teaming with Microbes wyniosłem, że
W glebie odbywa się niezwykle kompleksowa wymiana ekonomiczna. Tam się nic nie dzieje za darmo, ale jakby każdy członek tej społeczności, tej sieci glebowej wymienia wartości ze sobą, dzięki temu wszyscy korzystają. Myślę, że można w ten sposób się zainspirować do tego, jak tworzyć systemy ludzkie, w jaki sposób opierać naszą infrastrukturę, która pozwala nam realizować nasze ludzkie potrzeby w oparciu o podobne cykle. Więc próbując inspirować się tym, co się dzieje w naturze i podsumowując tak hasłowo tym, czym się zajmuje jako Habitat, zostało stworzone takie hasło, że budujemy kulturę na następne 1000 lat, czyli tak naprawdę czyli sposób podejmowania relacji ze światem, ze sobą wzajemnie, taki, który jest trwały. 1000 lat to jest niesamowicie długi okres czasu. Wiele, 10 pokoleń, trzeba myśleć długo do przodu, jak się w jakiś sposób ingeruje w środowisko. Trzeba sobie zadawać pytania, jaki to będzie miało wpływ nie tylko na za chwilę, ale też na pokolenia w przyszłość. I myślę sobie, że to jest bardzo dobry taki sposób myślenia. Więc te wszystkie działania, które podejmowaliśmy w kohabitacie, tak punktowo, jednostkowo, ponieważ popularyzowaliśmy wiele takich dziedzin jak permakultura, budownictwo naturalne, energetyka odnawialna, cohousing, wolna edukacja, tego było całe spektrum. Natomiast bardzo trudno było objąć to w taki jeden cały obraz, ponieważ jakby życie, jakby środowisko życia człowieka nie jest takim wybiórczym zestawem różnych aspektów, jakby dom nie jest tylko budynkiem, to jest też środowisko dookoła, infrastruktura, która pozwala budynkowi funkcjonować. Więc zawsze miałem takie poczucie, że byłoby cudownie mieć takie miejsce, gdzie to cała ta kompleksowość może pokazać swój pełen potencjał. Że można by było wejść do takiej przestrzeni i zobaczyć, jak woda jak brudna woda, zanieczyszczona woda poprzez sposób używania może w tym samym miejscu zostać oczyszczona przez procesy biologiczne, żeby można było to zaobserwować, żeby można było zobaczyć, w jaki sposób produkty przemiany materii człowieka mogą zostać bezpośrednio zaprzęgnięte do systemów produkcji żywności, w jaki sposób systemy produkcji energii cieplnej czy elektrycznej mogą wspierać procesy glebowe. Nie ma takiego miejsca w Polsce do tej pory. Na palcach jednej ręki można policzyć takie tak głęboko zaprojektowane i zrealizowane miejsca na świecie. I to mi się poczułem taki potencjał, że w Polsce jest odpowiednio dużo ludzi, żeby takie miejsce mogło powstać. I faktycznie niedawno znalazłem taką prezentację, którą stworzyłem w 2016 roku, gdzie pomysł Osady Twórców jeszcze był takim mirażem wizji, to poczucie, że dobrze by było to zrobić. Dzisiaj mam radość w sobie, że to się faktycznie dzieje. Zaczęliśmy od budowy prototypu na wsi. Jest trochę łatwiej, ponieważ można budować w takiej luźniejszej przestrzeni. Ziemia jest tańsza, więc zaczęliśmy tutaj. Natomiast celem też jest wejście z tym sposobem myślenia o zamkniętych cyklach obiegu materii i energii również do miasta. Tutaj pokazuję taki przykład takiego miejsca, które się nazywa Christie Walk. Jest to w Australii. Napiszę na czacie, możecie sobie poszukać sobie w Google'ach. Jest to niesamowite miejsce takiego przebudowy kamienicy, przebudowy i rozbudowy w oparciu o założenia permakulturowe, gdzie tworzy się taki pełen zamknięty cykl funkcjonowania człowieka, budynki mieszkalne, obieg energii, obieg substancji odżywczych, na miejscu oczyszczanie wody i też produkcję żywności. I taką nadrzędną misją, bym powiedział, to co teraz przed chwilą opowiedziałem, to jest jakby taka wizja, to jak w jaki sposób wyobrażamy sobie te miejsca. Natomiast tą misją tego, w jakie relacje chcielibyśmy pokazać, że człowiek może podejmować ze środowiskiem, to jest, myślę, takie hasło, że człowiek z natury jest pożyteczny.
dla siebie samego i dla środowiska jest pożyteczny. Natomiast ta pożyteczność pojawia się jako ta naturalna cecha, jeżeli człowiek funkcjonuje w infrastrukturze, która została odpowiednio zaprojektowana. Przykład. Jeżeli korzystam z toalety, która jest zwykłą toaletą spławną na wodę, no to zaspokajanie swoich potrzeb w takim przypadku zawsze produkuje problem, który należy rozwiązać w następnym etapie. Po prostu zanieczyszczamy wodę pitną. Jeżeli w jednym momencie robi to 10 milionów osób, no to mamy duży problem i trzeba wielkich nakładów finansowych, żeby ten problem rozwiązać. Natomiast w ramach infrastruktury, gdzie są nowoczesne toalety separacyjne, kompostowe, produkty przemiany materii nie stają się problemem, stają się produktem, który można wykorzystać w innym miejscu, na miejscu, a dzięki temu można jakby wzbogacić to, zgłębić tę sieć połączeń pomiędzy różnymi punktami. Coś, co ze mnie wychodzi, może być odżywcze dla na przykład krzewów. Więc to inspiruje się tym, co się dzieje w glebie. Wszystkie mikroorganizmy, wszystkie organizmy są w jakiś sposób ze sobą połączone i jakby sam fakt ich istnienia i realizacji ich własnych potrzeb w jakiś sposób wspiera sąsiada. Hej, jakby uważam i jakby to jest bardzo łatwo do zaobserwowania, że wśród ludzi może być tak samo, tylko należy troszeczkę zmienić sposób myślenia na temat projektowania przestrzeni życia. I tutaj chciałbym pokazać taki konkretny przykład, żeby nie opierać się tylko na jakichś ideach i inspiracjach. Chciałbym wam pokazać pomysł na to, jak chcemy zorganizować infrastrukturę w osadzie twórców, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii cieplnej i pokazać wam, w jaki sposób zaspokajanie potrzeb człowieka w zakresie dokładnie tej energii cieplnej i elektrycznej może na przykład rekultywować glebę. W tym roku złożyliśmy wniosek o pozwolenie na uprawę konopi siewnej. Będziemy mieli około 300 metrów kwadratowych uprawy. Z tej konopi siewnej oprócz nasion będziemy pozyskiwać biomasę, paździerz. Paździerz, jak niektórzy z was już wiedzą, da się wykorzystać w budownictwie ocieplania, przepraszam, do izolacji ścian, do termomodernizacji budynków już starszych, więc w połączeniu z wapnem daje nam to bardzo, bardzo taki funkcjonalny materiał, ekologiczny w tym sensie, że rośliny w trakcie wzrostu pobierają dużą ilość dwutlenku węgla z atmosfery, jakby stając się takim magazynem węgla w ścianach, który zostanie tam na bardzo długo. Natomiast inną część tego paździerza można wykorzystać właśnie w takim urządzeniu, którego projekt wam prezentuje. To jest taka gazowarka biomasy. Działa ona w taki sposób, że w wysokiej temperaturze, tutaj jest generowana ta wysoka temperatura poprzez spalanie gazu drzewnego, który zresztą pochodzi dokładnie z tego procesu, poprzez przejście przez to urządzenie paździerz zamienia się w węgiel drzewny, tutaj sobie spada na dół. Ten gaz, który powstaje w procesie odgazowania tej biomasy, jest tutaj spalany, więc to jest taki samonapędzający się proces. A ten węgiel drzewny łączymy z moczem, który jest produktem przemiany materii naszych organizmów i uzyskujemy bardzo taki produkt, który doskonale sprawdza się w glebie jako nawóz. Tutaj Jacek pisze 300 metrów kwadratowych, to bardzo detalicznie, tylko jako eksperyment, czy roślina jest tak wydajna, że wystarczy na rok palenia. Oczywiście to jest eksperyment, w tym roku nie jest to nasz główny projekt, więc staramy się tylko to symbolicznie rozpocząć, żeby się nauczyć samej rośliny, zobaczyć, w jaki sposób możemy ją kosić, w jaki sposób obsługiwać, więc w tym roku ewidentnie to będzie eksperyment do skalowania w przyszłości. Więc na takim prostym przykładzie mogłem wam pokazać, że pozyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej, bo ten gaz można spalić również w agregacie do produkcji prądu elektrycznego. Mam produkt uboczny w postaci węgla drzewnego i mogę go połączyć z czymś, co w klasycznej infrastrukturze byłoby odpadem. Mocz łączę z węglem drzewnym i uzyskuję nawóz, który w tym badaniu został przedstawiony
widać efekty. Po lewej stronie jest wykorzystanie jako nawozu węgla, biowęgla, czyli węgla drzewnego naładowanego substancjami odżywczymi oraz herbatą kompostową z mikroorganizmami, a po prawej stronie po prostu bez żadnych dodatków. Widać, jaki jest ogromny przyrost w możliwości wzrostowej roślin. W taki sposób człowiek po prostu będąc, po prostu funkcjonując, po prostu realizując swoje potrzeby, może wpływać bardzo pozytywnie na to, co się dzieje wokół środowisku. Tutaj pokażę też, bo to jest taki, kilka lat temu udało nam się zbudować faktycznie taką gazowarkę drewna, która pozwala wyprodukować w tym agregacie 5 kWh mocy, co pozwala napędzić no, spory warsztat. I ja uzyskałem już taką pewność, że jest to możliwe. I teraz w zasadzie twórcy chcemy to zrobić w troszeczkę większej skali, żeby być może już w przyszłym roku pełna osada była w pełni w stanie zaspokoić swoje potrzeby energetyczne z tego, co rośliny złapią ze słońca, bo de facto palenie biomasą jest niczym innym jak napędzanie infrastruktury energetycznej energią solarną. Więc mówiąc tak, podsumowując etap, osada twórców poprzez to, że robimy to jako pionierzy, jako de facto prototypując cały proces, chcemy stworzyć taki udokumentowany krok po kroku sposób na to, jak można tego typu miejsca budować na wsi i w mieście. No, tak jak wspomniałem, zaczęliśmy od tego na wsi, bo jest prościej. Natomiast po kilku latach przyjęliśmy sobie, że to jesteśmy w takim trzyletnim okresie próbnym, kiedy uczymy się miejsca. W tym roku zaczynamy drugi sezon. Natomiast po 3 latach będziemy w stanie na przykład udokumentować krok po kroku budowę jurty, także osoby, które będą chciały w takich miejscach mieszkać w najbliższej przyszłości, będą miały o dużo łatwiej, będą mogły korzystać z dokumentacji, która płynie z doświadczeń osady. No i jak wiecie, może spotykacie się z Kohabitatem pierwszy raz, projekt Osada Twórców nie wziął się znikąd, działalność jest już od jakiegoś dłuższego czasu. Popularyzowaliśmy wiedzę dotyczącą budownictwa naturalnego, między zostały wydane książki, więc jakby to, co się dzieje w osadzie, jest jakąś taką naturalną konsekwencją. To wszystko, co się dzieje w habitacie, jest wynikiem współpracy takiej dosyć szeroko zakrojonej dzięki mediom społecznościowym, dzięki temu, że mamy taki możliwość korzystania z takich narzędzi, jak bardzo wiele osób jakby rezonuje z tym, z wizją tego miejsca, z misją i mają takie poczucie, hej, ja też chcę tak żyć, też chcę mieć taki wpływ. I myślę, że kluczem było i jest to, że potrafimy się wszyscy razem dobrze zorganizować i zadziałać w precyzyjny sposób. Więc Osada Twórców jest takim sposobem na to, żeby sprawdzić, w jaki sposób te idee, o których piszemy na Facebooku, o których rozmawiamy dzisiaj na webinarze, w jaki sposób one faktycznie dają się zaaplikować w prawdziwe życie w Polsce. To jest bardzo ważne. Ja często słyszałem różne inspirujące historie o jakichś super miejscach za granicą, ale zawsze miałem wrażenie, że w Polsce jest specyficznie, że tutaj jest troszeczkę inaczej, inny kontekst, więc się cieszę, że teraz możemy to badać i że mamy taką placówkę badawczą na planecie Ziemia, gdzie faktycznie można, gdzie można jakby zderzyć to troszeczkę z rzeczywistością tu i teraz. Lepiej pyta, na te 5 kWh ile potrzeba paździerzy? Taki przelicznik jest, że 1 kWh to jest około 1 kg biomasy. Więc troszeczkę zbliżając się do konkretu faktycznego związanego z samą osadą, no to w 2016 roku, dokładnie w kwietniu, czyli prawdopodobnie dokładnie 2 lata temu, bo dzisiaj mamy 5 kwietnia, założyliśmy naszą pierwszą bazę ziemską w miejscowości Marcinów. I bardzo szybko, na całe szczęście, został skompletowany zespół pionierów, którzy zdecydowali się naprawdę zmienić kawał swojego życia
Przedstawiam wam drużynowego Jędrzeja, który odpowiada za nazwisko Ciesie Stolarskie. Jest Marian, który odpowiada za budownictwo naturalne. Jest Asia, która specjalizuje się w agroekologii, produkcji żywności ekologicznej, nasiennictwie. O tym wszystkim będą te osoby wam opowiadać na Lecie Twórców i zgłębiać te wątki. Jestem ja, który stara się łączyć to wszystko w całość. Jest Michał, który zawiaduje wytwórnią, spawa, buduje konstrukcje z metalu, proste urządzenia, piece, teraz się szkoli na Zduna. Jest Karolina, która odpowiada w tym roku za stanowisko kuchenne. Więc ci ludzie byli tutaj już w dużej części od 2017 roku, tworząc de facto podstawy tej infrastruktury do badawczej, którą rozwijamy z roku na rok. Natomiast też w 2017 roku mieliśmy pierwszy sezon Lata Twórców. Natomiast zwykło się też mówić, że to był ten sezon zerowy, ze względu na to, że każde stanowisko de facto waliśmy od zera, więc było bardzo, bardzo pionierskie warunki. I ślę tutaj wdzięczność wszystkim, którzy zdecydowali się uczestniczyć w pierwszym sezonie. Ja bym może tutaj wam pokazał, bo dużo jest opowieści, dużo jest słów, natomiast po prostu pokażę wam filmik 5-minutowy z tego, jak wygląda bezpośrednio doświadczenie Lata Twórców. To był chyba szósty turnus w tamtym roku. No, zobaczcie sami, jak to wygląda. Okej, pochwaliłem się, natomiast coś tutaj nie zadziałało z tym filmikiem, więc nie pokażę wam, jak to wygląda. Pokażę wam za to w podsumowaniu dzisiejszego webinaru, który wyślę wam mailem. Zawrę ten link do tego filmiku, gdzie będziecie mogli zobaczyć tą atmosferę bezpośrednio z turnusu. Tutaj widać, tak wyglądała ekipa, jeżeli chodzi o liczebność każdego z turnusów, tak to się wahało między 30 a 60 osób. Ale tutaj stoimy wszyscy na tle budynku, który. Tutaj widzę, że lepiej ma kłopot z dźwiękiem. Jeżeli ktoś ma jeszcze kłopot z dźwiękiem, to może dać znać, żeby lepiej miał informację, czy to tylko u niego, czy być może u wszystkich. Jest OK. Jak ktoś ma bardzo zły jakiś kłopot z dźwiękiem, to polecam zalogować się ponownie. A tutaj stoimy na tle procesu termomodernizacji budynku kostkami słomy. Tutaj widać lewą część, bardzo taki początkowy etap. Natomiast to już jest trzecia ściana w tym budynku w trakcie Lata Twórców, którą podejmowaliśmy. W tym momencie ona już jest wstępnie otynkowana. W tym roku będziemy kontynuować z celem zakończenia termomodernizacji tego budynku. Tutaj w tej części budynku jest warsztat stolarsko-budownictwa naturalnego, który nam wszystkim służy. Po to chcemy go też ocieplić, żeby można było z niego korzystać jak najszybciej, również zimą. No i słuchajcie, teraz powoli przedstawię wam każde stanowisko po kolei. Zaczynając od wytwórni, której drużynowym jest Michał. W wytwórni to jest trochę taki Fab Lab, trochę Makerspace. Mamy tam wiertarki stołowe, mamy tam świerki, dużo młotków, spawarki. W najbliższym czasie mamy zamiar zakupić, no nie wiem, może w tym roku, może w przyszłym roku, tokarkę, wycinarkę plazmową. Wszystko po to, żeby pokazać, że ważne jest, żeby w społeczeństwie, w różnych miejscach dostępne były warsztaty wytwórcze, gdzie można wybudować sobie, gdzie można wykorzystać urządzenia, narzędzia do tego, żeby zbudować dla siebie niezbędny przedmiot, na przykład mebel, na przykład piec. Więc testujemy to, w jaki sposób to może funkcjonować. W idealnym świecie, w najbliższej przyszłości widzę to tak, że jak ktoś mieszka w takiej osadzie, czy w mieście, czy
czy na wsi, to na przykład potrzebuje stołu, to może sobie wybrać stół z dostępnego repozytorium gotowych projektów i albo samemu zbudować, albo po prostu zlecić budowę komuś, kto żyje w społeczności najbliżej i może taki specjalnie stół dla niego zbudować. Dzięki czemu ma się wpływ na to, jaka jest jakość tego stołu, ma się wpływ później na to, na przykład na sposób naprawy takiego urządzenia. Może stół to jest taki prosty przykład, ale ma już to dużo, dużo spore znaczenie, jeżeli chodzi o takie urządzenia grzewcze. Jakieś cięższe przykłady, na przykład szafki. To wszystko da się wykonać na miejscu. I uczestnicy Lata Twórców bardzo często pierwszy raz wchodzą w kontakt z narzędziami, które pozwalają im tworzyć rzeczy z metalu. Tutaj widać, jak powstaje część do pieca na pizzę. Były organizowane takie proste warsztaty spawalnicze, gdzie każdy mógł zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje spawarka i większość osób robiła to po raz pierwszy. Więc pokazujemy to, że próg bardzo, nie stawiamy progu wejścia. Bardzo łatwo jest zrobić coś po raz pierwszy i wszyscy mogą to faktycznie zrobić. Uczestnicy byli skoncentrowani na tym, żeby właśnie w tym sezonie zero, żeby budować tą podstawową infrastrukturę osady. Budowaliśmy kozły z metalu, wszystkie stoły, piec. W tym roku wyślę Wam w kolejnych mailach konkretną listę rzeczy, którą będziemy robić w tym roku. Między innymi to też będą szafy. Jest jeden pomysł na piec. W tym roku też na tym stanowisku wytwórczym będziemy budować ul dla pszczół. Mamy stanowisko stolarskie. W tamtym roku koncentrowaliśmy się głównie na wykonaniu więźb na dachy. Będziemy tutaj w zasadzie zmieniać. Wszyscy mogli się zapoznać z taką podstawową wiedzą związaną z ściślarstwem. Jędrzej opowiadał o tym, jak w ogóle drewno rośnie. Były wycieczki do lasu, więc można było poznać ten cały proces od początku, gdzie drzewo rośnie, do samej obróbki drewna, o różnych gatunkach drewna. W tym roku na większości turnusów będziemy mogli się spotkać z procesem projektowania i wykonania jurty. Musicie dać znać na czacie, jeżeli ktoś z Was jest wyjątkowo zainteresowany jurtami. Chciałbym zobaczyć, czy jest to jakieś grono fanów jurt. Ja osobiście byłem w jurcie i jestem zakochany tą atmosferą. Zakochałem się w tej atmosferze życia w jurcie. Dosłownie też opublikujemy na Facebooku no, taki krótki filmik, dwuminutowy z wizyty w takiej jurcie, dokładnie w jurcie Przemka, który będzie tutaj prowadził całą budowę całej jurty. Natomiast będziemy mogli się na stanowisku ciesieckim też skoncentrować, oczywiście między innymi, dzisiaj nie mówię o wszystkim, ale między innymi na procesie budowy stolarki, prostej stolarki drzwiowej, okiennej. Ona będzie wykorzystana w pierwszej linii do skonstruowania jurty. Natomiast docelowo będziemy też mogli w najbliższym czasie po zdobyciu tych pierwszych doświadczeń wykonywać stolarkę okienno-drzwiową na potrzeby rozbudowy całej osady. No ponieważ tutaj mogę powiedzieć, że taką ideą, która przyświeca temu projektowi, jest to, że wszystkie osoby, które są w gromadzie twórców, będą mogły przyjeżdżać tutaj do osady i zamieszkiwać te struktury, które wybudujemy. Między innymi mieszkać w jurtach i w domkach naturalnych, które powstaną w najbliższych latach. No i wtedy to doświadczenie bycia w tej osadzie zamieni się w takie pełne doświadczenie edukacyjne, ponieważ będę mógł, mówię tutaj metaforycznie, będę mógł być faktycznie zanurzony w tym budynku, będę mógł obserwować, jak ten system energetyczny działa, system sanitarny. Samo przebywanie, samo bycie tam będzie bardzo ciekawym doświadczeniem.
Innym projektem na stanowisku stolarsko-czyścicielskim będzie budowa suszarni do owoców i też będziemy koncentrowali się na dokończeniu więźb dachowych, konstrukcji dachowych, ponieważ jeszcze troszeczkę pracy z tym jest związanych. Projektów jest więcej, tak jak wspomniałem, listę pełniejszą prześlę do Was w jednym z kolejnych maili. Mamy też stanowisko ogrodnicze, którym dowodzi Asia Bojczewska. W tamtym roku, tutaj pokażę zdjęcie, powstały takie zręby ogrodu permakulturowego. Tutaj jest zdjęcie z lotu ptaka wykonane dronem. To jest efekt pracy blisko 150 osób, które były w sezonie 0 w 2017. W tym roku ten ogród został w pełni przeznaczony na cele badawcze z Instytutem INHORT. Tutaj w tym ogrodzie będziemy dokonywać reintrodukcji starych odmian warzyw. Bardzo ciekawy temat. Będzie można dotknąć faktycznie kwestii, będzie można się nauczyć o tym. Będziemy też jako osada twórców taką bazą nasienniczą, takim bankiem, żywym bankiem nasion starych odmian warzyw. Więc to jest ogromną wartością dla wszystkich zaangażowanych, bo to nie jest coś, do czego można mieć tak dostęp. Na stanowisku ogrodniczym będzie o kompostowaniu. Tutaj się cofnę do pytania Agnieszki. Jaki jest powód, że ogród jest na planie koła? Powód nie jest żaden specyficzny. Oprócz tego, że tutaj również Agnieszka, która projektowała ten ogród, stworzyła taką koncepcję płodozmianu i w kolejne lata uprawy na kolejnych kołach miały rotować. Też był tutaj ważny aspekt estetyczny. To nie jest ogród produkcyjny, bardziej rekreacyjny. Coś, co robiliśmy tutaj po raz pierwszy, więc pozwoliliśmy sobie też na jakąś taką dozę fantazji. Drugi ogród produkcyjny, który zakładamy w tym roku, już jest bardziej ukierunkowany na taką efektywność i ergonomię. Już jest no, ukierunkowany na samą ergonomię korzystania, niekoniecznie na walor estetyczny. Więc chcieliśmy pokazać trochę takie dwa światy, dwa sposoby widzenia. No i myślę, że to się w jakiś sposób powiodło. Jak ktoś będzie uczestniczył w projekcie budowy osady, będziemy sobie zobaczyć, porównać. Wrócę tutaj do tego, z czego będzie można się nauczyć na stanowisku ogrodniczym, więc od samego początku Asia jest pasjonatką nasiennictwa, więc będzie mogła przekazać całą wiedzę, którą posiada dotyczącą nasion. Jest zaangażowaną aktywistką Myleni na rzecz suwerenności żywnościowej, więc takie aspekty polityczne i aktywistyczne związane z tym, z suwerennością żywnościową, z szerokim dostępem do zdrowej, wysokiej jakości żywności. Od nasiona po przetwórstwo, to cały proces będziemy mogli obserwować, ze względu na to, że nasze stanowisko ogrodnicze jest skorelowane z kuchnią, więc duża część tych produktów, które będziemy zbierać w ogrodzie, będzie również wykorzystana w kuchni, więc będziemy mogli zaobserwować pełen cykl od posiania przez konsumpcję, po deponowanie tego w toalecie i zamknięcie całego cyklu w postaci kompostowania. Tutaj też będzie trochę o herbatach kompostowych, o budowaniu relacji z grzybami, z całym życiem glebowym. To jest niesamowita wiedza, naprawdę otwiera oczy i świadomość, jak to wszystko funkcjonuje. Trochę o nasiennictwie. Wspomniałem o nasionach. Będzie tutaj w tym roku bardzo sporo. Więc jak kogoś to interesuje, w jaki sposób może założyć swój ogród od momentu założenia grządki przez całą troskę o tą grządkę i rośliny, to na pewno będzie mógł tą wiedzę tutaj posiąść.
No i jako trzecie stanowisko budownictwa naturalnego, to jest taki mocny punkt osady tutaj pod dowództwem Mariana Smiatka. Będziemy eksplorować kilka ważnych tematów. Takim dużym projektem jest, właśnie wspomniałem wcześniej, wątek związany z termomodernizacją budynku, z wykorzystaniem kostek słomy, ale również technologii hempcrete, czyli wykorzystania paździerza konopnego dokładnie do tego celu. To wszystko tynkujemy tynkiem wapiennym i tynkiem glinianym wewnątrz, tynkiem wapiennym od zewnątrz. Będzie można dotknąć tych dwóch technologii. Marian też zwykle robi takie szerokie wprowadzenie do budownictwa naturalnego, więc jeżeli kogoś interesuje budowa domu dla siebie, to będzie mógł się nauczyć o pewnym procesie. Zresztą takie wykłady wprowadzające są zwyczajem na każdym stanowisku. Jest to taki dłuższy, dwugodzinny wykład, gdzie jest dyskusja i każdy może zobaczyć taki pełen obraz tematyczny danego zagadnienia. W tym roku też zaczynamy temat klepisk, czyli posadek wykonany z gliny. Mamy na to przeznaczony kawałek przestrzeni, żeby zrobić taki prototyp. To jest super sprawa. W Polsce prawie nikt się tym nie zajmuje. Natomiast posadzki wykonane z gliny, no, charakteryzują się naprawdę bardzo ciekawą estetyką i budują niesamowite klimaty i atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych. Więc przyjrzymy się technologii wykonania i faktycznie wykonamy takie sporo metrów kwadratowych takich konstrukcji. Po tynkach wspominałem, będą tynki wapienne, tynki gliniane. Tutaj Magda się pyta, podczas których turnusów będą klepiska. Na tym etapie nie mogę stwierdzić, na których konkretnie. Myślę sobie, że to trochę będzie wynikało z samej chęci uczestników, ponieważ z założenia wychodzimy, że robimy wszystko na każdym turnusie. Czasem po prostu chęć uczestników płynie w pewną stronę, czasem w inną i podejmujemy takie decyzje ad hoc. Natomiast myślę, że można stwierdzić, że to przez cały sezon będzie się działo aż do wyczerpania zasobów powierzchniowych. Tutaj się zdjęcie kuchni nie wgrało, a szkoda, bo zrobiliśmy naprawdę atrakcyjne zdjęcie posiłków, które zostały przygotowane na Lecie Twórców. Czy ktoś widzi to zdjęcie, czy tylko ja go nie widzę? Nic nie widać. No to poproszę Was o uruchomienie wyobraźni. To jest tutaj widać na tym slajdzie widać przepyszne sałatka, widać sałatkę z takim własnoręcznie wypieczonym chlebem. Jest to ozdobione jadalnym kwiatem, więc ślinka cieknie. Możecie wyobrazić sobie, jak ślinka cieknie, i ludzie, którzy to zjedli, naprawdę byli bardzo szczęśliwi, że mogli to zjeść. I właściwie niektórzy mówili, że szkoda to jeść, bo to tak pięknie wygląda. Tak, więc mogliśmy sobie przez chwilę użyć mocy naszych wyobraźni. A w tym roku jest to ciekawe, ponieważ ta dnia jeszcze się zbliża bardziej do ogrodu, czyli do samego początku cyklu produkcji żywności. A więc ja jestem ciekawy smaków, ale też jestem ciekawy całej tej meta kwestii. W tym roku też uruchamiamy w ramach warsztatu wytwórczego stanowisko ceramiczne. Będziemy mieli prosty do wypału ceramiki, więc jak ktoś miał z tym kontakt, to może ten kontakt pogłębić. Jak ktoś nigdy nie miał kontaktu, to może zrobić swój pierwszy kubek i pochwalić się w domu i pić z niego do końca życia. Warto mieć taki kubek, to takie relacje z kubkiem nie da się opisać. Naprawdę, jak już się zrobi swój kubek, to naprawdę zostaje to na długo. I to będzie takie pierwsze stanowisko, dosyć proste, które będziemy je rozwijać w trakcie kolejnych lat. Też takim nowością w tym roku będzie ul. Tak, ja tu się zgadzam z Moniką Klimek, że relacja z kubkiem to podstawa zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie. Mogę cię cytować?
Mamy początek też zakładania pasieki. Docelowo chcemy mieć około 20 uli. W tym roku pewnie zaczniemy od kilku. Akurat Michał ze stanowiska wytwórczego miał to szczęście wzrastać w miejscu, gdzie otaczali go pszczelarze, więc zdobył te doświadczenia i może nam służyć swoją wiedzą. Więc będziemy mogli wszyscy się trochę przypatrywać. Ci, co odważniejsi, będą mogli wziąć udział w faktycznej trosce o rodziny pszczele. Mówiąc o pszczołach, przypomniały mi się kury. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to się łączy w moim mózgu. Natomiast chyba dlatego, że o kury też będzie można zadbać. Będziemy mieli kury. Czy będzie okazja podbierać miód? Na to pytanie nie mogę ci teraz udzielić odpowiedzi, Agnieszko, ponieważ nie mam wiedzy na ten temat. Nie wiem, czy to już się będzie działo, ale dowiem się i mogę ci odpowiedzieć później. Czy jakieś inne zwierzątka, kozy? Jeszcze, Piotrku, jeszcze nie mamy kóz i innych zwierząt. Na razie eksperymentować będziemy z pszczołami i kurami. Zobaczymy, w jaki sposób to nas obciąża pracą. Bo dosyć. Aha, jeszcze są dwa króliki oczywiście. Są dwa monty pythonowskie, krzyżelcze króliki, ale to raczej pod opieką Mariana i tutaj nie będzie trzeba się to chyba angażować, chyba że ktoś by bardzo chciał. Chcę też powiedzieć teraz o tym, co się dzieje trochę w międzywierszach, chociaż jak patrzę na to, jak wielką wartość to miało dla uczestników w tamtym roku, to ewidentnie to był jeden z kluczowych punktów programu. Otóż mamy taki zwyczaj, który nazwaliśmy open space, otwarta przestrzeń, czyli dla każdego jest otwarta przestrzeń, żeby mógł się podzielić swoją pasją, swoim zainteresowaniem, tym, co robi, tym, co kocha. I to jest niesamowite, że w grupie 60 osób ludzie dzielą się swoimi naprawdę zamiłowaniami, które tak niesamowicie inspirują. I co wieczór kto inny prowadzi takie spotkanie. No i tutaj już dla was taka prośba, że jak planujecie przyjechać na NATO twórców, to pomyślcie już teraz, czym chcielibyście się podzielić, ponieważ możecie puścić dalej tę iskrę inspiracji, a ktoś również może odkryć tą miłość do tego czym się wy zajmujecie. I to jest naprawdę fajne wspomnienie. Ja na przykład w trakcie tego spotkania w ogrodzie, może tutaj kto inny prowadził wtedy to spotkanie, ale było na przykład o takim samozarządzających się grupach, w jaki sposób działać wspólnie z ludźmi tak, żeby to płynęło, żeby nie było oparte na tylko jakby takiej strukturze piramidalnej, tylko żeby ludzie faktycznie mogli ze sobą współpracować. I Ania, która jest badaczką takich działań, takich organizacji, dzieliła się swoją wiedzą. Co więcej, w tym roku przyjedzie po raz drugi na Lato Twórców. Pisząc swój doktorat, będzie podglądać to, co się dzieje w Osadzie Twórców. Dla mnie to jest super ciekawa sytuacja. Ponownie Ania będzie mogła się podzielić tym, jak w jaki sposób takie organizacje działają. Niedaleko Osady Twórców jest zbiornik Jeziorsko, więc mamy taki zwyczaj, że jak jest ciepło, to na jeden dzień wyjeżdżamy nad wodę i możemy się poczuć, użyć znowu wyobraźni, wyobrazić sobie, że jesteśmy nad wielką wodą, bo woda wcale nie jest mała nad zbiornikiem Jeziorsko. I jak jest ciepło, to naprawdę tam niesamowite przygody można przeżyć. No i odpocząć od takiej chwilowo odpocząć od twórczych wyzwań, po to, żeby wrócić na kolejne 3 dni i faktycznie jeszcze raz się w to zanurzyć. Ja tutaj niestety nie zawarłem zdjęcia, które moim zdaniem jest kluczowe w tej całej opowieści, ponieważ mamy saunę. Mamy saunę, która jest uruchamiana codziennie wieczorem i obok sauny jest ognisko i tam naprawdę tętni serce całej osady, jeżeli chodzi o takie budowanie relacji między sobą. Naprawdę tam można pograć, pośpiewać. Doświadczenie sauny naprawdę jest wyjątkowe. A tutaj odpowiadając na pytanie Magdy, nie, to nie jest cegła. Niestety to jest patyk trochę większej średnicy.
ale myślę, że cegłą by wcale nie było źle. To jest jakaś gra, której nazwę nie pamiętam. Na pewno wielu z Was zastanawia się, co się dzieje z dziećmi na Lecie Twórców. Otóż one też tutaj mają swoje miejsce. Pomimo tego, że w przewodniku Lata Twórców napisane jest, że dzieci nie biorą udziału w pracy na warsztatach ze względów bezpieczeństwa, ponieważ te warsztaty absolutnie nie są przystosowane do obecności dzieci. Natomiast dzieci mają, przygotowaliśmy takie proste stanowiska dla dzieci i dzięki temu dzieci też mogą się zaangażować, wykorzystując prostsze narzędzia, ale również prawdziwe, nie są narzędzia zabawkowe, tylko bardziej przystosowane dla dzieci. I dzieci są zadowolone. W tamtym roku praktycznie na każdym turnusie było między 7 a 15 młodych ludzi i większość z tych, znaczna większość granicząca z kompletnością, dzieciaki były zadowolone, mimo tego, że czasami po prostu same też sobie organizowały czas, ale myślę, że to leży też w naturze dziecka, żeby tworzyć, widzieć w przestrzeni różne okazje i szanse. Agata pyta o młodzież, czy jest granica wieku, poniżej której nie można pomagać? To jest bardziej związane z tym, kto ma jaki status, czy jest uczestnikiem, czy nie. I tutaj przyjęliśmy sobie taki wymiar, że ktoś jest zaangażowany w pełni w projekt, to jest po prostu uczestnikiem w pełnym wymiarze. Dzieci traktujemy jako osoby towarzyszące, więc jakby są gdzieś tam obok, robią swoje rzeczy na takich twórczych stanowiskach, jak tutaj widać. Na zdjęciu, natomiast nie biorą udziału w budowie osady. Mieliśmy kilka takich, chyba jeden przykład takiego młodego chłopaka, który faktycznie dołączył jako pełnoprawny członek osady i włączył się w realizację budowy osady. Granicy wieku, myślę, że tą granicą, granicy wieku jakby tutaj chyba nie ma. Bardziej chodzi o taką jasną decyzję, że ktoś chce. I tutaj chodzi o decyzję tego człowieka młodego, a nie jego rodziców, co też jest związane z taką po prostu postawą. Monika pyta, czy tylko namioty jako nocleg? Tak, w tym momencie mamy tylko namioty jako nocleg, więc tutaj jest prośba, żeby się przygotować na kwestię biwakową. Mamy pole namiotowe do tego celu. Tutaj krótko chciałem też powiedzieć o tym, w jaki sposób zorganizowane mamy finanse w projekcie. Opowiedziałem Wam na początku o wizji i misji. Widać z tego, że to jest projekt długofalowy, dlatego zależy nam bardzo na tym, żeby nawiązywać długofalowe relacje. Nie chcemy z tego projektu sprzedawać, nie chcemy sprzedawać wejściówek, tak jakby to był jakieś szkolenie, festiwal. Dlatego podjęliśmy taką decyzję, że Lato Twórców jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy wspierają darowiznami projekt budowy osady. Z założenia marzyłbym o tym, żeby to była intencja pozostania w projekcie długofalowo i czerpania z tego przedsięwzięcia dla siebie jak najwięcej. Tych wartości zwrotnych będzie coraz więcej, ponieważ takich webinarów, jak to chcemy organizować też w konkretnych dziedzinach, jak budownictwo naturalne. Więc przypomnę to, co jest napisane w przewodniku, że jest to podziękowanie dla wszystkich, którzy wspierają finansowo projekt budowy osady. Z założenia jest to 59 zł miesięcznie. No i po prostu, tak jak tutaj na tym zdjęciu, widać, że każdy taki mały symboliczny wpływ pozwala nam zsumować większą pulę środków i faktycznie realizować budowę osady. I w trakcie tej budowy organizować Lato Twórców, dzięki czemu wszyscy, którzy w jakiś sposób inspirują się tym sposobem życia, tym sposobem funkcjonowania, tym sposobem myślenia, chcą zobaczyć, jak to robić, żeby to wykorzystać też w swoich życiach, a być może zamieszkać w takiej osadzie, no to mogą przyjechać i budować taką osadę razem z nami. Tak, Monika Klimek, tutaj odsyłam cię do przewodnika, tam jest wszystko napisane. Jeżeli nie masz linka do tego, to napisz do mnie, ja ci odeślę. Tam jest bardzo szeroki kontekst.
Agnieszka pyta, czy to jest jedyne wasze finansowanie, czy też staracie się o jakieś większe środki? W tym momencie jest to nasze jedyne finansowanie, dlatego tak super istotne jest, żeby to sprawnie szło, bo faktycznie to jest nasze jedyne finansowanie w tym momencie. Ogromne ryzyko podjęliśmy z tego powodu, że wszyscy zaangażowani czują, że to jest bardzo ważny projekt, bardzo ważną wizją i misją, ale w tym momencie, w drugim sezonie, jeszcze nie mamy zewnętrznego finansowania. W 100% jest to oparte o pożyczki, które wzięliśmy od członków społeczności na zakup ziemi i na takie operacyjne i o operacyjne środki, które mamy od Was wszystkich, od członków projektu Budujemy Osadę. I krótko Wam chcę powiedzieć też o tym, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak wierzę, że to będzie wyglądało w przyszłości. Tutaj widać proces finansowania, że dużo osób, pojemność projektu Osada Twórców to jest 600 osób, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku sięgniemy tej granicy 600 osób. 600 osób będzie budowało osadę, budowało prototyp takiej bazy mieszkaniowej w postaci infrastruktury energetyczno-sanitarnej, ale też mieszkalno-architektonicznej, w której będzie de facto ta grupa będzie mogła przebywać na Lecie Twórców, testując, sprawdzając, jak to działa dla nich samych, a później te osoby, którym zrezonuje to głębiej, będą chciały zamieszkać w takich miejscach na stałe, będą mogły się zrzeszyć w grupy regionalne i wykorzystując całą wiedzę i doświadczenia, które płyną z tego naszego prototypu, zacząć budować takie miejsca w swoich regionach. Więc ja wyobrażam to sobie tak, że do 2050 roku powstanie 100 tego rodzaju siedlisk w różnych miejscach kraju, również w miastach, i będzie można przeprowadzić tam produkcję w takich najbliższej, właściwie w ramach takich siedlisk będzie można produkować żywność, produkować najważniejszą infrastrukturę, meble, budynki, obniżając drastycznie koszt zamieszkiwania, zwiększając jakość tych produktów i też będąc w przestrzeni, która gwarantuje dostęp do takich jakościowych, ważnych rzeczy, jak po prostu zasoby niezbędne do życia, jak relacje z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania i podobną jakość traktowania siebie nawzajem i środowiska i świata w ogóle, będąc jednocześnie mentalnie bardzo bioróżnorodni, co jest niezwykle inspirujące. Agnieszka pyta, czy wasze doświadczenia jakoś spisujecie, tworząc rodzaj wzorca do powielania? Agnieszko, tak, w tym roku zaczynamy dokumentować proces projektowania permakulturowego tej osady. Jest z nami Marta, która zajmuje się tym naukowo i badawczo, więc po prostu wyobrażam to sobie, że za rok, dwa, trzy, pewnie za trzy powstanie książka na ten temat, jak budować taką osadę od A do Z, w jaki sposób formować społeczności. No, to wszystko kipi i jakby jednym z celów jest to, żeby zdokumentować to dokładnie, żeby to stało się czymś, co jest dostępne jako opcja po prostu. Więc zachęcam was wszystkich do tego, żebyś wejść w buty tej buty tych członków społeczności załogi statku kosmicznego Ziemia w ramach projektu Osada Twórców. Bardzo się cieszę, że to tak, bo ta wizja tak dosyć mocno rezonuje i tak wiele osób z pierwszego sezonu będzie uczestniczyć w kolejnym. Mam nadzieję, że wiele osób z Was też dołączy. Właściwie tą część prezentacji, którą miałem dotyczącą samego Lata Twórców, to już w tym momencie zakończyłem, ale jeszcze mam tutaj dwa ogłoszenia dotyczące najbliższej przyszłości związanej z tym, co się będzie działo w kwietniu i maju. Tylko sobie przyniosę notatnik i już. Jestem z powrotem. Agnieszka pyta o nazwę miejscowości i okolice. Jest to Marcinów, gmina Zadzim. I teraz tak, to co jest istotne, co chciałem jeszcze zakomunikować, to to, że w kwietniu
poszukujemy wolontariuszy na takie dłuższe zaangażowanie. Jeżeli ktoś z Was chciałby wejść w to głębiej już teraz i poszukuje takich możliwości, to w kwietniu będzie na to idealna okazja. Można się zaangażować na dłużej, dłużej, na przykład na cały sezon, ale też na takie minimum trzydniowe pobyty, to też jak najbardziej będzie nam to, będzie to bardzo mile widziane. W podsumowaniu tego webinaru mailem prześlę taki arkusz, w którym będzie można się zapisać, ewentualnie ktoś ma ochotę. I w weekend 20 kwietnia, tutaj sprawdzę, który to jest, czyli w weekend 21-22 kwietnia organizujemy dla gromady, czyli dla osób, które chcą dołączyć do przedsięwzięcia, taki warsztat sadowniczy, gdzie będziemy zakładać sad starych odmian jabłoni, gruszy, śliw. Będzie taki warsztat z ekspertem sadownictwa. Będzie się można dowiedzieć o tym, jak dbać o drzewa owocowe, jak zakładać sad, jak zakładać grządki. Super cenna, unikalna wiedza. Także to też o tym powiadomimy Was mailowo. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to że 11 kwietnia, czyli za tydzień, Jędrzej Cyganik, drużynowy stanowiska Ciesielsko-Stolarskiego, przeprowadzi webinar dotyczący agroleśnictwa. Będzie tam o gospodarce leśnej, ale w kontekście tych działań w osadzie twórców, bo będzie można usłyszeć od Jędrzeja, co będzie dokładnie na stanowisku stolarsko-ciesielskim. Jędrzej przedstawi całą wizję tego, co się będzie działo, konkretne projekty, odniesie się po prostu też do kwestii sadu głębiej, ponieważ za to odpowiada. I tak, moi drodzy, mogę jeszcze tutaj zostawić jeszcze jeden punkt na kilka pytań. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. Możemy sobie teraz dać powiedzmy 10, nie wiem, 5 minut na pytania, ponieważ dokładnie teraz minęła godzina tego spotkania i byśmy powoli zmierzali ku końcowi. Magda pyta o to, jak zapisać się na webinar. Nie trzeba się zapisywać w tym przypadku. Po prostu wyślę linka do wszystkich, którzy po prostu będą chcieli, to będą mogą sobie kliknąć i wziąć udział w dniu webinaru. Więc prześlę to mailem. W międzyczasie, jak piszecie lub nie, to chciałbym zapytać, kto wie, że na 90% wybiera się na Lato Twórców w tym roku? Możecie dać znać na czacie. Może zobaczymy po prostu, ile osób już organizuje sobie przestrzeń, żeby się wybrać. Super, bardzo się cieszę. Świetnie. Monika Klimek pyta o to, czy jest płatny 20-22 kwietnia. Nie, to jest bezpłatny. Po prostu to jest taka jedna z wartości, które płyną dla ludzi, którzy chcą lub będą uczestniczyć w projekcie Sala Twórców. Takich wydarzeń będzie więcej. Więc jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie. Ja w międzyczasie pokażę Wam, co się dzieje w osadzie aktualnie. Pokazując Wam najnowszy film, który kręci Robert. W osadzie teraz trwają przygotowania.
Wracam odpowiadając na pytania, czy to są 2 dni. Dokładnie to jest weekend 20-22 kwietnia, więc to są 20, 21, 22, to są 3 dni. No, opcja noclegowa to są namioty, to jest tam zakładanie sadu oraz grządek ogrodniczych. Czy w ramach Rada Twórców można zrobić praktyki studenckie, ale co to faktycznie znaczy dla Ciebie, to nie wiem, napisz maila, dogadamy. Czy wolontariusze też płacą miesięczną składkę? To nie jest składka, tylko wspólna decyzja o tym, że budujemy osadę, więc wolontariat jest dla osób, które są w projekcie. Po prostu mogą dodatkowo się zaangażować, jeżeli mają na to ochotę. To nie jest składka. My po prostu wspólnie decydujemy, że chcemy takie miejsce stworzyć. Czy przyjeżdża się na tydzień, czy można na 2? Zdecydowaliśmy, że minimum 3 dni to jest to, co nas tutaj interesuje. Ogłoszenia dojazdowe jak najbardziej, to jest standard. Na 2 tygodnie przed turnusem dostajecie wszyscy pakiet informacji, pełnych informacji. A wszyscy jeszcze raz potwierdzają swoje decyzje dotyczące konkretnych turnusów. No i właściwie nie ma wtedy żadnych wątpliwości, jak to zorganizować. No, słuchajcie, taki webinar jak dzisiaj będzie powtórzony jeszcze w przyszłym tygodniu dla znacznie większego grona osób, ponieważ ten webinar dedykowany został wszystkim Wam, którzy kliknęli w arkuszu, tak, chcę wziąć udział w webinarze, więc to było w sumie 130 osób. A w przyszłym tygodniu webinar będzie wysłany link do webinaru do 4,5 tysiąca osób. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby wziąć udział w wersji drugiej tego webinaru, być może coś, właściwie treściowo będzie to samo, ale być może coś poprawię, ponieważ dzisiaj od dawna już nie prowadziłem webinarów, więc miałem wrażenie, że wyszedłem z sprawy, więc dzisiaj mam też chęć, żeby troszeczkę poprawić prezentację. A więc jak ktoś ma ochotę wziąć udział w następnym tygodniu, to też zapraszam. Linka prześlę jeszcze raz do Was wszystkich. No i co? Mam nadzieję, że się zobaczymy już niedługo na jednym z turnusów. Bardzo Wam serdecznie dziękuję dzisiaj za Wasz czas. Terminy wakacyjne są. Wszystko jest opisane w przewodniku Lata Twórców, który wyślę do Was jeszcze raz w podsumowaniu tego spotkania. A na dzisiaj naprawdę Wam serdecznie dziękuję. Było z nami dzisiaj ciągiem praktycznie cały czas 45 osób, czyli całkiem spore grono. Ja się cieszę, że mogłem do Was dzisiaj mówić, ponieważ mogłem z Wami się podzielić tym, co mnie ogromnie inspiruje. No, jakiś kawał suchar na koniec. No, nie jestem przygotowany, a z tymi sucharami to tak jest, że dobrze mieć taki dobrze opanowany suchar. Na ten moment nie mogę spełnić Twojej fantazji, Justyno. Może następnym razem przygotuję jakiś suchar, a mogę też poprosić Ciebie, żebyś Ty mi przygotowała i chętnie wtedy go na antenie prześlę. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia na Lecie Twórców i w przestrzeni wirtualnej. I hej!